witam Cię w katalogu numer 9. W katalogu pełnym naprawdę świetnych produktów, o których dzisiaj chciałam Ci powiedzieć, ponieważ uważam, że nie powinnaś przegapić żadnej z tych okazji. A szkoda by było właśnie, ponieważ jest dużo, dużo ciekawych kosmetyków. No ale dobra. Zacznę od nowości. Od tych tutaj takich małych produktów do pielęgnacji twarzy. Mamy trzy takie opakowania. Przecudnie pachną, w ogóle jest seria no Love Nature, wiadomo jest, że jest to seria, która po prostu przenosi nas w świat owoców, czasami warzyw, ale przede wszystkim owoców. No i tutaj mamy skrab morelowy i on też ma odrobinę cukru w swoim składzie. Co to robi? Oczywiście zmusza zareagować na skórę. Przygotowujemy w ten sposób skórę do nałożenia kolejnych produktów, a kolejnym produktem będzie maseczka. Maseczka z borówką, która bardzo fajnie nawilża skórę, ale Boże, jak ona pachnie, po prostu jest... Normalnie chciałoby się ją zjeść, a nie tylko nakładać na twarz, także bardzo fajnie nawilża skórę, wygładza ją również, także polecam maskę. No i mamy jeszcze z arbuza żel. Również cudownie pachnie, ponieważ jest to żel, więc bardzo fajnie chłodzi skórę i tutaj firma sugeruje faktycznie włożyć sobie do lodówki, wtedy szczególnie kiedy mamy jakiś gorący, upalny dzień, nałożyć na skórę i wtedy bardzo fajnie to chłodzi, także fajne produkty naprawdę do zabrania ze sobą w podróż, ponieważ mają po 30 ml lekkie, małe opakowania, śmiało naprawdę polecam. No i jak już mamy tą twarz tak przygotowaną, no to idźmy dalej. Nałóżmy na to krem z filtrem. Nowy krem, Nove Age, bardzo fajny. Za co go lubię? Przede wszystkim właśnie za te filtry, ponieważ o tej porze roku ja bardzo nakładam, zwracam uwagę na to, żebym miała odpowiednio zabezpieczoną skórę przed promieniami słonecznymi. Więc te filtry. Ma lekką konsystencję, więc świetnie nadaje się do mojej skóry, czyli mojej tłustej skóry. No, jeśli jesteś posiadaczką skóry suchej, to nałóż sobie na to, znaczy pod ten krem, krem właściwy, twój krem na dzień i później na to właśnie krem z filtrami. No super fajny produkt. Co on jeszcze robi, za co go lubię? Ponieważ ja mam często skórę zaczerwienioną z pajączkami i ja stosuję go, ponieważ też mi, jakby Ci to powiedzieć, nie to, że jestem biała, ale po prostu nie widać, on ja tak jakby, on nie przykrywa tych pajączków, ja nie wiem jak to działa, ale w każdym razie po prostu mam normalną cerę bez żadnych zaczerwieni, o tak może powiem, także za to go też lubię i za to go stosuję od kilku dni, no bo ja testuję go od kilku dni. I kiedy mam już przygotowaną skórę, kiedy mam już nałożone filtry, sięgam po podkłady. W tym katalogu firma przygotowała dla nas aż trzy bardzo fajne, bardzo dobre podkłady w promocji. Jeden podkład mineralny, czyli idealny podkład dla cery suchej, normalnej. Natomiast ja przy mojej tłustej sięgam po te dwa. Jeden to jest Matte Velvet. Jeśli mam ochotę mieć matową skórę, danego dnia, przez cały dzień, wtedy sięgam właśnie po ten podkład. On ma filtr 20 i on jest taki lżejszej konsystencji, czyli ten jest taki bardziej lejący się podkład, natomiast ten jest taki gęstszy, taki bardziej kremowy. Ten ma filtr 20, tak jak powiedziałam, natomiast ten ma 30. Więc wszystko zależy od tego, czego potrzebuję, ponieważ ten znowuż bardzo dobrze kryje. Kiedy na przykład moja skóra jest bardziej zaczerwieniona, wtedy potrzebuję mocniejszego krycia. Ten też bardzo dobrze kryje, ale ten kryje jeszcze mocniej. Więc wtedy sięgam po ten. On jest taki gęsty, on naprawdę bardzo dobrze przekryje Ci wszystkie możliwe za takie niedoskonałości, które masz na skórze. Naprawdę rewelacyjny podkład i uwielbiam go również za te filtry, bo również 30. Do tej pory tego kremu nie było w naszej ofercie, więc używałam zawsze ten, no bo wyższe filtry. Ale w tym momencie, kiedy nałożę sobie ten, to często sięgam właśnie po ten podkład. Także w zależności od tego, jak chcecie, jaki macie rodzaj skóry, tak możecie sobie naprawdę żonglować. Także super podkłady, naprawdę warte uwagi, warte polecenia. Jeśli tylko Ty albo Twoja koleżanka macie takie problemy skórne, albo bardzo tłustą cerę, albo właśnie przykrywać wszystkie możliwe zaczerwienienia, to super, super produkty.
Dalej, jeśli chodzi o pielęgnację, tym razem może ciała. Scrub, o którym też już mówiłam, którego bardzo lubię. On nie na próżno ma nazwę spa, ponieważ faktycznie bardzo mocno jest ścierający, czyli bardzo mocno złuszcza zrzekowacie na skórek. Jest bardzo mocny, ma bardzo piękny zapach i ma już olejki w swoim składzie, co powoduje, że skóra od razu jest nawilżona. Także jeśli jeszcze go nie przetestowałaś, przetestuj. On różnią się od tego z Milk & Honey właśnie ścieralnością. Ten jest zdecydowanie mocniejszy, ten ma sól w swoim składzie. Więc czasami, jeśli masz gdzieś jakieś ranki, no to troszeczkę nas będzie szczypać, ale z drugiej strony ja nie zwracam na to uwagi, ponieważ to nie szczypia aż tak, żebyśmy nie mogły przeżyć tego. Jest wszystko ok, natomiast no, efekt jest zdecydowanie mocniejszy. Tak bym powiedziała, zdecydowanie mocniej ściera zrokowaciowy na skórę. Przetestuj, kup, przetestuj i jak chcesz, to napisz mi opinię, bo jestem ciekawa, co na ten temat myślisz. Kolejny produkt, teraz na tę porę roku dezodorant to jest podstawa. Nie tylko na tę porę roku, ale w ogóle 24 godziny na dobę, tak? I 365 dni w tygodniu powinniśmy używać dezodorantów. Ja akurat uwielbiam kulkowy. Dlaczego? Dlatego, że oprócz tego, że pod pachami, to szczególnie w te upalne dni używam dezodorantu w miejscach, w których się pocę, czyli tutaj, między biustem i pod biustem. I na plecach, ale to w tych miejscach, kiedy się poce, kiedy naprawdę są takie upały, to również polecam, przetestuj sobie. Czy on 48 godzin trzyma? Nie wiem, ponieważ myję się codziennie, więc i codziennie w każdym momencie używam go od nowa. Produktem nowym jest również krem Feminel. Krem, znaczy ja ten krem kupiłam, żeby przetestować go na po depilacji. Faktycznie bardzo fajnie koi, bardzo fajnie nawilża skórę po depilacji. Tylko tak go na razie stosowałam, ponieważ to jest nowość. Jeśli testujecie w innych miejscach, to może nie, bo jest do higieny intymnej, ale może w inny sposób, to proszę o komentarze również. Produkty do pielęgnacji włosów. Dwa produkty, które weszły w tamtym roku do naszej oferty, w których się od razu zakochałam. Najpierw pielęgnacja włosów. 10 w jednym. CC krem z Harex. Po prostu uwielbiam ten produkt, naprawdę. Uwielbiam go za to, że oszczędza mi mój czas i wodę, ponieważ jest to produkt, który nakładamy na wysuszone włosy, na wysuszone ręcznikiem włosy, czyli umyte wysuszone ręcznikiem włosy, więc nie muszę go spłukiwać. Bardzo świetnie rozczesują się włosy, bardzo fajnie się po nim układają, są nawilżone, nie puszą się, także naprawdę super produkt, polecam. I na tę porę roku, na to lato, ja zawsze latem używam właśnie tego typu produktów. I w tamtym roku używałam Eleo, tego olejku, i w tym roku również. Super, jeśli chodzi przy słońcu, kiedy te włosy nam się wysuszają, bardzo fajnie nawilża, bardzo fajnie powoduje, że włosy się nie puszą, bardzo fajnie odżywia. Także dwa produkty teraz na tę porę roku, po prostu rewelacja. I woda toaletowa, woda, która jest nowa. Ona się nazywa Volare Forever. Bardzo delikatna. Słuchajcie, jest to woda naprawdę tak delikatna, chyba najbardziej delikatna z całej naszej oferty. Kwiatowa, śliczna, ale delikatna. Więc jeśli jesteś fanką, jeśli lubisz robić efekt wow, czyli wchodzisz i lubisz zostawić po sobie zapach, no to niestety to nie będzie ta woda. Ale jeśli lubisz, lub twoje klientki, twoje koleżanki lubią taką bardzo delikatną wodę, to naprawdę polecam, bo jest bardzo ładnie pachnie. Z tym, że jest po prostu delikatna, tak? No i na koniec zostawiłam dwie perełki. Dwa kosmetyki najbardziej uniwersalne i dwa kosmetyki, które są właśnie w tym katalogu w promocji. Pierwszy produkt jest to produkt, który wszedł na nowo w poprzednim katalogu. Mówię na nowo, ponieważ on już dawno, dawno temu był, znaczy dawno temu, on przez ileś lat był w naszej ofercie. Olejek z drzewa herbacianego Tea Tree z serii Love Nature. Produkt bardzo uniwersalny na wszystkie stany zapalne na skórze, jakie tylko macie. Nie tylko na wypryski, tak jak jest napisane w katalogu, ale na przykład jeśli macie jakieś problemy w jamie ustnej, to warto jest dodać do pasty do zębów. No po prostu na szczoteczkę do zębów, jedną, dwie krople. Jeśli jest jakiś stan zapalny w głowie, w skórze, we włosach,
to do szamponu, do włosów na przykład ja osobiście dodaję. I ostatnio przetestowałam go, słuchaj, wyobraź sobie, pojawiły się mi wewnątrz jamy ustnej, tak zwane afty chyba one się nazywają. Po wieczór i zaczęłam już czuć taki dyskomfort, takie szczypanie, mówię, kurczę, co jest? Nie będę jeździła teraz do apteki, kupowała jakieś tam produkty na różnego rodzaju tam płukania i tam inne takie dziwne rzeczy. I sobie pomyślałam, że skoro ten produkt jest na wszystkie strony zapalne, więc wzięłam patyczek higieniczny, kilka kropel polałam na ten patyczek i te afty posmarowałam sobie tym olejkiem. Przez chwilę tak delikatnie szczypało, szczypało mnie, ale słuchaj, na drugi dzień obudziłam się, po prostu nic już nie było, nie miałam żadnych dolegliwości, dlatego naprawdę jeśli są jakieś stany zapalne na skórze, polecam olejek z drzewa herbacianego. No i również bardzo uniwersalnym produktem jest miodzik, uniwersalny krem, wiecie już o tym doskonale, a ja tylko jeszcze dopowiem, że on się świetnie nadaje na opryszczkę i zajady, pod nosem, jeśli mamy katar, na skórki, na łokcie, wszystko również to, gdzie mamy jakieś problemy. I teraz jak będziemy chodzić po takim słońcu dość mocnym, to czasami w tych miejscach, jak na przykład my kobiety mamy ramionczka, to czasami tutaj przy tych ramionczkach mamy takie bardziej mocne zaczerwienienie. Jeśli nie masz żadnego w domu żadnego kremu, takiego typowego kremu po opalaniu, no to na te najbardziej narażone miejsca proponuję nałożyć właśnie kremik uniwersalny. Jedna z naszych konsultantek kiedyś mi opowiadała, że jej córka poparzyła się na słońcu, po prostu usnęła, była na plaży, usnęła, poparzyła się, no i właśnie mama ratowała ją tymi miodzikami, po prostu smarowała ją miodzikami, także produkt najbardziej, naprawdę kolejny uniwersalny, polecam serdecznie. I chyba to wszystko, jeśli chodzi o produkty w katalogu numer 9, z tych, których ja polecam. Ciekawa jestem, czy Wy też macie jakieś swoje ulubione kosmetyki z katalogu 9, których nie wymieniłam. Na pewno macie. Napiszcie w komentarzach, opiszcie, co jest warte polecenia, na który produkt jeszcze powinnam zwrócić uwagę, to sobie go zamówię. A dzisiaj już na koniec dziękuję Ci za uwagę, życzę Ci wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!